Jeden się nagrywa, no. Już zaczynamy. Już zaczynamy. Później pogadamy o geodecie. Okay. Bo wiesz, później się okaże, że znowu miejsca w iPhone'ku nie. Dlaczego ja zawsze siedzę na tej pękniętej desce? No nie wiem, tak gdzieś sobie usiadł pierwszy raz, żeś sobie ją pęknął, to sobie będziesz teraz siedział na niej. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dzisiaj kolejny odcinek z cyklu Nie wiem, ale wypowiem się. O, to jest najlepsze, idealne. Ja to bardzo lubię. Czyli poniedziałeczek, słoneczko, poranek, kręcimy pod światło. Czyli tak się nie powinno kręcić, ale to jest nasz stały kadr, więc nie będziemy go zmieniać. Tylko dlatego, że słońce się obróciło wokół Ziemi. Znaczy na odwrót, że Ziemia się obróciła wokół słońca. Nie, to nie chodzi wcale o to. To chodzi o to, że jak już ruszymy tą ławeczkę i ją przeniesiemy w inne miejsce, to już na niej nie usiądziemy. Tak, jej się już nie da ruszyć. Ona tu została postawiona i ona tu stać będzie. Z nami dzisiaj Suzuki Faustrom 800D. To jest Faustrom, czyli już nigdy nie wiem. Faustrom, tak, 800D, bo pozmieniali te nazwy, się trochę gubię czasami. Czyli motocykl turystyczny, a w związku z tym, szanowny Ecperchu, wielkie, niesamowite podróże motocyklowe. Jakież to można robić na takim motocyklu? Ale w związku z tym, że trzeba zawsze w kontraście i w opozycji wyjść do wszystkiego, co się da, to jest motocykl raczej niskoawaryjny, rzekłbym nawet. W związku z tym porozmawiamy dzisiaj o awariach. O, no to bardzo ciekawy temat się zapowiada. Ecperchu, co zrobić, gdy motocykl się w trasie popsuje? No jak to co? Usiąść na krawężniku i płakać. Dlaczego? No co, no naprawisz go. No właśnie, chciałbym z Tobą o tym porozmawiać. No dobrze, no już, teraz na poważnie. No jak to co? No zależy, co się popsuje. No jeżeli masz na tyle wiedzy, że potrafisz to zdiagnozować i sobie naprawić, no to sobie to naprawiasz. A jeżeli nie, no to usiąść na krawężniku i płakać. Ja w ogóle ostatnio sobie tak sobie... Ja raz na czas takie przebłyski geniuszu mi się wydaje. W sensie, że wymyślał jakiś taki pomysł, jaki pomysł na biznes. W ogóle kiedyś już Wam zdradziłem, ale znowu nikt tego nie zrobił. Pomysł na to, żeby zrobić sobie buty, nie wiem, zrobić pegi w motocyklu, czyli podnóżki indukcyjne i do tego buty w zestawie indukcyjne, że jak przykładasz but, to on ci się podgrzewa. Jak te grzane manetki, tylko że but nie może być podłączony do kierownicy na stałe, bo trzeba nogę zdejmować. Więc dlaczego nie można zrobić na zasadzie indukcji grzania butów? I sprzedałem Wam ten pomysł jakiś rok temu czy dwa. Nikt do dzisiaj nie zrobił startupa, ani nikt nie wymyślił biznesu, żeby to sprzedawać. Być może to jest głupie albo nieopłacalne, nie wiem. Ale dzisiaj, drodzy Państwo, mam dla Was również pomysł kolejny, genialny, jak zrobić biznes. Oto... Niech słowo ciałem się stanie. Chodzi o to, że dlaczego nie ma w internecie warsztatów, nie że warsztatu do naprawy, tylko warsztatów jako szkoły, dlaczego nie ma warsztatów prowadzonych przez indywidualne osoby dotyczących jednego modelu motocykla? Wszyscy się rzucili jak ślepi na szkolenia motocyklowe. O kurwa, nauczymy cię schodzić tutaj do koło, źle jeździsz. Bardzo dobrze, ale dlaczego nie ma czegoś takiego, że warsztaty właścicieli BMW GS1200 i stary, to nie chodzi o to, żeby się tam klepać po ramionach, tylko przychodzi chłop, który wie wszystko i opowiada tak, jak naprawiać go, jak serwisować, jak jeździć i różne takie, wiesz, tips and tricks, zakamarki techniczne, jak sobie poradzić z jakimś problemem. Dlaczego dany problem jest cały czas wyjmowany na wierzch i powtarzany w internecie? Na pewno można jakoś sobie z tym poradzić. Wiesz, co chodzi? Stary, 2-3-dniowe albo jakiś kamp szkoleniowy, założę się, że byliby na to chętni, żeby poznać swój motocykl. A ja mówię o tym dlatego, że bardzo często większość problemów awarii motocyklowych związana jest z nieznajomością własnego motocykla. Tak, i pamiętasz, chyba przytoczę... Opowiadaj tu... i ja pójdę zobaczyć, czy się nagrywa. Ja właśnie muszę chyba przytoczyć sytuację do GS-a 1200, bo o nim zacząłeś mówić i pamiętasz o nieznajomość swojego motocykla. Co prawda to było, jak go zaraz kupiłem i robiliśmy mu serwis i później po tym złożeniu, po tym wszystkim odpalał, a za 2 dni przestał odpalać. Tak. Pamiętasz? I żeśmy grzebali, mówię, na bank coś niepodpięte, tam już żeśmy chcieli rozbierać ten motocykl. Wyjmowaliśmy skrzynię biegów, bo szczęgło robiliśmy. No i mówię, na bank coś żeśmy zepsuli, no ale mówię, jak mogliśmy coś zepsuć, skoro on chyba tam dzień czy dwa normalnie po tym serwisie odpalał, jeździł, testowaliśmy go, wszystko chodziło tak jak powinno. A nagle przestał odpalać po 2 dniach. No i się okazało, że się, co to się stało? Postojówka się spaliła. No właśnie, ja cały czas nie wiem, czy to ma jakieś powiązanie. I widzicie, przydał nam się teraz gość od GS-ów. Bo to jest... No jak może się postojówka spali, że motocykl nie odpala? No ale tak było. No tak było, wymieniłeś i odpalił. Wymieniłem żarówkę, bo wywalił ten ten kontrolkę, że coś tam, bo było po niemiecku, nie rozumiem. Chyba po niemiecku. I jakiś tam błąd wywaliło. No i patrzę, żarówka się spaliła. No to ją wymieniłem, zgasł ten błąd, taki ten wykrzyknik dodatkowy duży też zgasł. I motor odpalił. No właśnie, i to są te tips and tricks, których właściciele często nie wiedzą, że no...
może być jakiś problem związany z daną dziedziną, a to jest tak naprawdę... Przepraszam. Często to jest też spowodowane tym, że mechanicy nie chcą się dzielić swoją wiedzą ze względu na to, że to są ich pieniądze, ich zarobek, nie? Czyli codzienna ich praca, czyli naprawianie motocykli. Ale nie do końca mi chodzi o to, żeby pozbawiać mechaników pracy, tylko chodzi mi o to, żeby radzić sobie w podróży z różnymi historiami. Co się dzieje, Kacperku? Nie wiem, 7 rano czy któraś mi się sprawia. 8:20 chyba już jest. No ale ja już od 6 pracuję. Tak, 8:50. No, już pracuję od 6. A wypiłeś chociaż kawę? No właśnie nie zdążyłem. Jak możesz od 6 pracować, 3 godziny prawie minęły, a ty kawy nie wiem. No właśnie nie zdążyłem, bo wsiadłem szybko, mówię, muszę robić, żeby przyjechać tu i nagrać z tobą. Mm-hmm. No właśnie, i wracając do meritum konkluzji. Kasperku, miałeś jakiś taki przypał, że motocykl się zatrzymał gdzieś w trasie? Ja w swoim nie miałem, ale miałem w tatusia motocykl. Jak żeśmy sobie kiedyś pojechali na wyprawę w Bieszczady. Jak zwykle w Bieszczady. Czy ty jeździsz czasami gdzie indziej? Nie, tam lubię jeździć. No to co ci zrobię? No żeśmy sobie poszli pojeździć. No i chyba w drodze nawet. Nie, wiem gdzie to było. W Czorsztynie koło tego zalewu. Tam taki jest rozjazd. Zalew Czorsztyński. No, na ten Zalew Czorsztyński. Tam jest taki rozjazd, że od tego zalewu blisko jest do takiego ronda i na Słowację wyjazd. No to na tym zakręcie tam przy tym blisko tego ronda już i granicy. No i się popsuł i stwierdził, że Yamaha TDM900. Tak, Yamaha TDM900 stwierdziła, że... A przypomnę jeszcze, że jest w posiadaniu mojego tatusia od dobrych, nie wiem, 12-15 lat? 15. No i po prostu. Myśleliśmy, że wszystko jest git. No, przecież 15 lat jeden motor w garażu, no to on już go zna, on jest super cudowny. No i był, no ale jednak się skończyło ładowanie w nim alternator. Regulator napięcia? Nie, alternator wtedy zaś się spaliło. No, dosyć konkretnie tam poleciało. I wiem, że najpierw na stację pojechaliśmy i jeszcze wtedy odpaliłem go z przewodów od jakiegoś auta, bo jakiś miły pan na stacji miał przewody i użyczył przewody. Nie, od Wistroma chyba swojego wtedy odpalałem. 650. Ale tak, od 650, ale użyczył nam jakiś pan przewody. No i na tej stacji odpalił, wyjechaliśmy ze stacji i dojechał tam, nie wiem, z kilometr, z półtora od tej stacji jest do tego miejsca, gdzie stanęliśmy i przestał odpalać. I już nic kompletnie się nie dało zrobić. No ale poradziliście sobie, bo co? No poradziliśmy sobie, bo było to wtedy w dzień poprzedni, w normalnych godzinach, więc znalazłem jakiś sklep najbliższy motoryzacyjny. Pojechałem swoim motocyklem do tego sklepu, kupiłem największy, jaki mi się zmieścił na siedzenie, akumulator samochodowy. Taki wielki? No taki jakiś, jaki mi się zmieścił, taki jakiś od busa chyba był. Taki, no, to Adery musiałeś był. Chyba mieć tyle kwasu w środku wozi. No, coś tam musiało być. Ale ten, no i kupiłem taki duży akumulator jakiś, żeby się zmieścił tak ładnie na siedzenie. Kupiłem przewody, żeby je poprzecinać i zrobić z nich wiązkę instalacji w TDM-ie na czas powrotu do domu. Narzędzia akurat miałem wtedy wszystkie ze sobą potrzebne, bo miałem, jak Wistrom, ten 650 ma z prawej strony rurę wydechową, to z lewej miał dziurę, nie? Wiadomo. No to miałem taką rurę kanalizacyjną 110 czy 120, tak na długość wydechu z drugiej strony przypiętą, z zaślepką i tam miałem wszystkie... Mogłeś sobie jeszcze maskownicę wydechu przykleić do tej rury i udawać, że masz litra. No nie, no co ty, to nie, no chodziło, nie? To nie chodziło o udawanie, tylko o to, że tam wchodziło wszystko, co było potrzebne. Ja tam, stary, miałem cały zestaw grzechotki, cały zestaw kluczy, no wszystko, co było potrzebne do tego, w każdy rozmiar klucza do tego motocykla, ja który był tylko potrzebny, to tam miałem wszystko, łącznie z jakimiś śrubkami, bezpiecznikami, żarówkami, no wszystko tam było, nie? No i tam mi wtedy trochę dupę, znaczy... I z jednej strony dupę uratowało, z drugiej nie, bo w sumie byłem w sklepie motoryzacyjnym, więc mogłem kupić to, czego akurat potrzebowałem. No ale nie musiałem wydawać pieniędzy na klucz jakiś tam, bo miałem te klucze wszystkie ze sobą. No i zrobiliśmy szybki remont, poprzerabialiśmy to wszystko, podpiąłem ten akumulator pod TDM-e, zapięliśmy to na siedzenie pasażera, no i spokojnie na prądzie z tego akumulatora wróciliśmy do domu. Nie pojechaliśmy już wtedy co prawda dalej, ale do domu z nad zalewu Czorsztyńskiego wrócił bez problemu. Czyli miał 3 kufry. 2 kufry po bokach i 1 na górze. 4. Bo ten na górze też miał. Ale tutaj schodzimy płynnie do bardzo ważnej sprawy, czyli do przygotowania motocykla do podróży. Tak naprawdę w tym przypadku nie miałeś wpływu na to. Co byś nie zrobił, to mogłoby się coś wydarzyć i popsuć, ale bardzo często jest tak, ja to pamiętam, za Gnojaka czytałem z wypiekami na polikach różne relacje z wypraw motocyklowych. Tam było, wiesz, że goście do Kazachstanu jechali na tych jeszcze wtedy 600-kach, endurakach jednocylindrowych, wiesz, te takie XL, XTeki. I na przykład dojeżdżali, nie wiem, na Ukrainę
już łańcuch im pękał i to była wielka wyprawa. No ja sobie tak wtedy myślałem jako gnojak, no kurde, ale to jest trudna sztuka w ogóle, Jezu, jakie przygody, nie? A dzisiaj z perspektywy czasu wiem, że to były dzbany, które nie potrafili z tej łańcucha wymienić przed wyjazdem, jakby no nie tak. byli w stanie zweryfikować jego stanu, no bo to nie jest możliwe, że łańcuch sprawny ci pękł po 300 km, czy tam 400. No chyba, że jedziesz offroadem i go targałeś, wiadomo, no bo to różnie też może być. Jak jesteś mistrzem świata, kosmosu i okolic, to może się coś takiego wydarzyć, jak jedziesz harpagańską wyprawę. No. Ale ci przerwę, jak jedziesz taką harpagańską wyprawę, to chyba koło domu nie będziesz robił takich rzeczy, mimo tego, że je potrafisz, żeby zepsuć. No tak, motocy. Właśnie to jest kolejna rzecz. No, natomiast jest jakby druga sprawa, to jest też taka, że jak już jedziesz na tą wielką wyprawę i organizujesz się motocyklowo i nie masz pojęcia, no to fajnie by się przydały te warsztaty, które by cię, no, nie wiem, dostałbyś masę teorii, do tego prezentację w PDF-ie, jak sobie radzić z różnymi rzeczami. I wiesz, nawet jak jesteś w podróży, byłeś na warsztatach danego modelu, to stary, masz obcykane wszystko. A nawet jeżeli nie poruszyliście danych zagadnień, to organizator, któremu zapłaciłeś pieniądze, wysłał ci skrypt z różnymi tips and tricks, albo co się może dziać, no bo jednak awarie motocyklowe są bardzo często powtarzalne. No, nawet w niektórych motocyklach, szczególnie nowych, to widać. Nie mówię tam 100 tysięcy, jak ma nalotu, ale jak ma na przykład najechane, nie wiem, 20 tysięcy czy 30, to się dzieją dokładnie te same rzeczy w tych samych modelach, w tych samych kilometrach. I teraz, jeżeli miałbyś taki skrypt, to mógłbyś się po pierwsze przygotować na to, żeby się to nie wydarzyło, i taką informację, takie wiadomości. Po drugie, mógłbyś zabrać ze sobą odpowiednie narzędzia. No i po trzecie, najważniejsze, nie brać tych narzędzi, którymi się nie umiesz posługiwać. Tak, no to w sumie też jest istotne, żeby nie targać tego, nie wiadomo. Tak, ile. No bo wiecie, nie jesteście w stanie się przygotować do wszystkiego, nie, na wszystko. Nie weźmiecie ze sobą tokarki, w razie wiesz, jakby spawarki. Nie weźmiecie ze sobą, nie wiem, gwintowników. No i tutaj też się schodzimy też do punktu, jak dla mnie jednego z najważniejszych, który jakby zorientowałem się, że on istnieje, kiedy pracowałem w serwisie. Czyli w polowych naprawach pewnych śrub się nie odkręca. Za pewne rzeczy się nie łapiesz. Kiedy dotykasz kluczem śruby i zaczynasz ciągnąć, bo chcesz coś odkręcić i widzisz, że coś jest nie tak, to jej mocniej nie ciągniesz, żeby nie urwać, bo wtedy już dalej nie pojedziesz. Chodzi o to, żeby, tak jak przy pierwszej pomocy, nie narobić więcej bałaganu i szkód komuś, tak w motocyklu, kiedy próbujesz go naprawić, żeby nie zrobić kolejnego kroku w stronę awarii. Tak, a ja sprawdzę, czy nagrywa, żeby swoją pomocą nie popsuć jeszcze bardziej. No tak, no to jest dosyć istotne i no wiesz co, to jest bardzo istotny temat i powinno według mnie również coś takiego być. Aczkolwiek... Nie słychać nas znowu. Czemu nas nie słychać? Oczywiście, przestało się nagrywać, tym razem dźwięk, kiedyś zwariuje, wyląduje w tworkach, oszaleje i nie będzie ze mną kontaktu, zawiną mnie w kaftan i zamkną do końca życia. Nie da się bez dźwiękowca pracować, nie da się. Ja nie wiem teraz, czy mogę się śmiać, czy nie mogę się śmiać, bo patrząc na twoją minę, mi to się chce boję się. Płakać, ale zupełnie tak, jak mi się chce płakać, nie. Mi to się chce płakać, tak jak gościowi, który popsuje się motocykl w trasie. Jesteś gdzieś, chłopie, daleko od domu, na wakacjach, na które zbierałeś rok czasu, wiesz, urlop przekładany, bo tu nie ma czasu, tam ktoś ma problem, tutaj w robocie coś jest nie tak. W końcu jedziesz, się motocykl psuje. Czechu można zwariować. Ty, ale to może specjalnie się to z tymi mikrofonami dzisiaj zadziało, no, może żebyśmy, tak. żebyśmy poczuli ten klimat. Tak, też się zbieraliśmy dzisiaj. Teraz się tak czuję, jak w podróży się zwali wszystko. Zbieramy się, żeby weekend to nagrywać. Majowy. Koniec. Ojejku, no fajnie, no to teraz troszkę musimy się ostudzić nasze emocje. Tak, tak jak wam życzymy, żebyście studzili te emocje na trasie, w trasie, kiedy jesteście i kiedy motocykl się popsuje, bo nigdy nie ma sytuacji bez wyjścia, tak jak teraz, kiedy nam siadła centralka od mikrofonów, przestała działać, no to się zdenerwowaliśmy, ale zaczęliśmy kręcić iPhone'em, w sensie ten obrazek, który jest tutaj i dźwięk nagrywamy iPhone'ikiem. Tak, no i czyli są, z każdej sytuacji da się wybrnąć. Tak samo jak z tego, że popsuje ci się alternator czy inne dziadostwo w silniku. No tak. No chyba, że ci się dziura w tłoku. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby zachować spokój. Nie wolno się denerwować, rzucać wszystkim dookoła i krzyczeć. To znaczy trzeba, żeby odreagować, ale żeby w następnej kolejności przejść do spokojnego działania, a nie nerwowego kręcenia śrubkami bez sensu, bo to nigdy nie ma... No nic to nie daje. Tak, no ale to zawsze jest ta sytuacja, że tak, coś się popsuje, musisz wymyślić co
i później zazwyczaj masz ten moment w trakcie myślenia, co się popsuło, że wtedy odreagowujesz i się uspokajasz. No tak, to prawda. No. Czyli ja... to jest zawsze odpowiednia kolejność. Ja zawsze jak jestem w trasie i coś się stanie ze sprzętem, czyli na przykład jadę i zgaśnie, i dojeżdżam i stoję, no to najpierw próbuję ustalić, co się wydarzyło. Czy, bo dzielę awarię zawsze na dwie części. Albo iskra, albo benzyna. Jak te dwie części są, silnik musi działać. Znaczy, no nie musi w silniku czterosuwowym, no ale najczęściej działa. Dlatego najpierw wykręcam, jeżeli jest możliwość, taka świecę i sprawdzam, czy jest iskra. Jeżeli jest iskra, to znaczy, że coś się dzieje z paliwem. Jeżeli to jest starszy sprzęt, to coś z gaźnikiem. Jeżeli coś z gaźnikiem, no to pierwsze, co robię, włączam ssanie i próbuję na ssanie odpalić bez gazu, bo wtedy dodatkową dyszą paliwo jest dostarczane do silnika i wtedy jak pierdnie coś się wydarzy, dysza główna zatkana albo coś takiego. Więc na wszystko jest metoda, tylko że trzeba, proszę Państwa, ją znać. Ja zawsze znowu jak jadę z Tobą i motocykl przestaje mi jechać albo go zgasiłem, a później go nie mogę odpalić, to nie zgadniesz, od czego zaczynam? Nie. Sprawdzam, czy nie mam czasem zdjętej fajki ze świecy zapłonowej. Tak. Tak, to też jest istotne. Ostatnio byłem w sklepie żelaznym, w którym właściciel tego sklepu przyznał mi się, że kiedyś dzwonił do mnie z awarią, bo gdzieś był w trasie i pojechał do jakiegoś kumpla, gniazdko zapalniczki montowali i po tym coś tam mu przestało działać, odpalać, nie? I dzwoni do mnie, co mam zrobić? Mówię, człowieku, jestem na drugim końcu świata, weź zadzwoń do mechanika, nie wiem. A wiesz, co się okazało? Miał kluczyk w kurtce, bo kluczyk zbliżeniowy, a kurtkę rzucił gdzieś na półkę. I zapomniał o tym, że ma kluczyk zbliżeniowy. No i klikał i mu się tylko kontrolka świeciła czerwona, że nie odpali tego silnika. No i po jakimś czasie sobie przypomniał, że to jednak kluczyk zbliżeniowy. No tak, ale to jest ta sama sytuacja jak u mnie z nieodpalaniem GS-a. To stało się po zrobieniu czegoś w motocyklu. Tu zakładali gniazdko, więc myślał, że popsuł. No tak. Ciężko pomyśleć, że masz kluczyk za daleko. Tak. No, także takie sytuacje też niestety są. Ja jeszcze bym dodał do tego, co mówiłeś na temat tych internetowych warsztatów. Zaczął od tego, żeby wytłumaczyć niektórym osobom, jak ściąga się oponę. Jak ją tak, oczywiście, że tak. Łatać. To jest najczęstsza awaria w motocyklach. Bardzo często spotykałem się z tym, że jadę sobie gdzieś, a stoją sobie motocykle na poboczu z przedziurawioną oponą lub tam z jakąś małą dziurką. No i zaczynają się wtedy smęty i wywody, bo nie mogę zdjąć opony, jeżeli mam dętkową, albo załatać, jeżeli mam bezdętkową. A ja jeszcze jedną rzecz przypominam. Mój tato tak powtarza czasami, że jak w latach 90. jeździł, czy tam 90. jakimś tam starym autem ze starymi oponami, to co chwilę łapał kapcie. Ja faktycznie pamiętam z dzieciństwa, że co chwilę zmieniany było kół. Wszędzie na ulicach jechaliśmy i ciągle było gdzieś auto na lewarku, ktoś koło zmienia. Dzisiaj to już się prawie nie zdarza. A wiesz dlaczego? No. Bo ludzie wymieniają opony i mają w sumie świeże opony. I to jest podstawowa rzecz, żeby nie złapać kapcia, mieć świeże opony. Wiadomo, może się wydarzyć wszystko. Jeszcze, bo można gwoździa wjechać, coś tam. No ale bardziej o to mi chodziło. Ale najczęściej jest tak, że jak masz bezdętkowe koło, no to nawet ten gwóźdź nie pozbawi możliwości przemieszczania się. Jedziesz no dalej, chyba że masz pechozol duży, nie? No ale nie, no miałem kiedyś taką sytuację, że jak się wpakował gwóźdź, to on tak sobie wszedł i wyszedł z drugiej strony i uciekało powietrze. No tak, ale także jakby to jest bardzo ważne, żeby takie rzeczy przećwiczyć w domu. I tak. Tego kurs internetowy nie załatwi, bo kurs internetowy może najwyżej cię zbliżyć, nawet internetowy. Takie warsztaty internetowe to jest fajna rzecz, żeby one były punktem wyjścia do dalszej zabawy. Natomiast można zrobić warsztaty internetowe, gdzie ktoś nagrywa filmy i to na przykład w świecie filmu, zdjęć, w których kiedyś bardzo mocno uczestniczyłem, to jest normalka, nie? Że są jakieś firmy, które udostępniają tutoriale, jak poruszać się, jak pracować z danym aparatem, z danym modelem aparatu, nie? I sobie kupujesz taki film i wszystko wiesz dzięki niemu, jak go poustawiać i tak dalej. Natomiast motocykl to jest trochę trudniejsza materia w działaniu i tutaj potrzeba jest wiedzy praktycznej dużo więcej. Wiesz, fotograf ma tą wiedzę, tylko on potrzebuje wiedzieć, jak się poruszać w menu. I dalej to już jest zmysł. A w motocyklu jednak praktyka jest dosyć istotna i tutaj kurs internetowy uważam, że powinien być dodatkiem do spotkania kilkudniowego z kimś, kto będzie cię uczył. I teraz tak, możesz mieć szkolenie w zakresie jednego modelu, tylko po co poświęcać ten czas na zmianę opon, która w każdym motocyklu jest taka sama? Tutaj bardziej ja myślę o tym, że na szkoleniu
z danego motocykla poznajesz wiedzę dotyczącą tego jednego motocykla. Bo zmianę opon jesteś w stanie się, nie wiem, wziąć łyżki, to jest najlepiej stare koło, żeby nie popsuć swojego i zmieniać na starym kole. I tu nie ma żadnej, wiesz, no nic dziwnego. Znajdziesz tą wiedzę w internecie w ciągu 5 sekund. No tak, tylko że właśnie to jest ważne, żeby każdy, kto wyjeżdża sobie, znaczy poćwiczył. Pewnie wszyscy, większość ludzi, którzy jeżdżą gdzieś tetem i tak dalej, upalają w terenie te motocykle, no to oni sobie, nie wiem, zamkniętymi oczami zmieniają te opony sami, no, i tak dalej. Jestem, nie? Szczerze ci powiem, że wątpię. No dobrze, no ale jest pewnie duża grupa ludzi, którzy tak robi. No. Która tak robi i jest w stanie to robić, ale ja ci powiem, drogi kolego, że jak jestem w podróży i złapę kapcia i nie jestem na pustyni Gobi, to raczej bym kombinował, żeby ściągnąć motocykl do serwisu. Nawet jak mam jedną dętkę ze sobą. Bo uwierz mi, że zmieniałem dętki, opony, no kurna, nie wiem ile razy, 1000 razy, może setki. W związku z tym, że pracowałem w serwisie, kiedy przychodził, szczególnie samochodowe, no motocyklowe też dosyć dużo. I nieraz zdarzyło mi się przyszczypnąć dętkę. Wiesz, to jest kwestia czasami przypadku, czasami kijowej dętki. I teraz jak roztargasz tą jedną dętkę, którą masz w zapasie, to się robi problem. Więc ja jestem fanem tego, żeby raczej wziąć takie urządzenie, wpisać w Google Mapsie serwis na przykład i pojechać, żeby oni zrobili to normalnym urządzeniem, a nie szarpać się łyżkami. Oczywiście, kiedy nie masz możliwości, to bierzesz te łyżki. Tylko kto zabiera na wycieczkę 3-dniową w Bieszczady łyżki do zmiany opon? No łyżki to raczej nie, ale... Sprawdzę, no, się nagrywa, bo ten program to jest jakiś fatum. Ale znowu bardziej mi chodziło o to, że jak na przykład sobie jedziesz i masz ten motocykl bezdętkowy, to wziąć sobie chociaż te kawanosy i wiedzieć, jak je użyć. Albo chociaż tą piankę i wiedzieć, jak ją wkręcić i wpsiknąć do tego koła. No tak. Także to chodzi o taką podstawową wiedzę, żeby wiedzieć, jakie są rozwiązania i jak sobie poradzić z nimi. Tylko, bo to, że zarówno pianka, jak i kabanosy służą do opon bezdętkowych. Ale powiedziałem, jak jedziesz motocyklem bezdętkowym, czyli w większości nowymi motocyklami, chociaż nie wszystkie, nie? No nie. Na przykład ten motocykl, czekaj, jak to było? 1050 albo 800, w jednym kole ma bezdętkowe, a w drugim dętkowe. Nie pamiętam, w którym to jest motorku. Czyli w naszym... Nie, w 1050 chyba. A ten ma jakie? No chyba dętkowe. No bo ma zwykłe felgi. Czyli w naszym przypadku, oprócz tego, że musimy wiedzieć, jak się posługiwać tym wszystkim, to jeszcze musimy wiedzieć, jakie mamy koła. No. Znaczy, generalnie warto jest poznać swój motocykl. I tu znowu wracamy do punktu wyjścia, że poznanie tego motocykla i rozmowa z człowiekiem, który się na tym zna, który zjadł zęby na danym modelu, który może być też dla ciebie panem telefonikiem w razie awarii. To są ważne rzeczy. Tak, ale nawet jak... Nie, mam jednego pana telefonika. I co? Masz przegwizdane zawsze. Nigdy nie dzwonisz. Dzwonisz tylko z pierdołami, co robię w piątek wieczorem. Albo w sobotę. No, zadzwoniłbyś kiedyś z jakąś awarią. No nie życz mi tego. No. Nie, no bo jak są... No, jak miałem do tej pory jakieś tam sytuacje, tak jak na przykład z tym alternatorem czy coś, no to sobie... No to były rzeczy na tyle proste, że można sobie wyredukować, co się popsuło i to zrobić. No. Na drugi rok, jak jechaliśmy, tatuś też jechał TDM-om. No to już akumulator wziął. Nie zmieniał tego sprzętu. No nie, to wpadłem na genialny pomysł, że jedziemy Polska plus gdzieś tam 400-500 kilometrów poza granicę. No to co zrobię? Wykupię sobie na te 4 dni dodatkowe ubezpieczenie z lawetą. I to kosztowało chyba z 95 zł. No i jedziesz z tym komfortem psychicznym, że no jak się coś stanie pierdołowatego, tak jak ostatnim razem, no to zrobię. Ale nie miałem już takiej 100% pewności, mimo tego, że on mówi wszystko zrobił już teraz, to będzie na pewno dobrze. No i było dobrze. No ale gdzieś tam z tyłu głowy masz to, że jednak może nie być dobrze. No to po prostu sobie kupujesz na ten 4 dni takie ubezpieczenie za 100 i jedziesz no tak, z głową spokojnie. Nadal laweta to jest opcja powrotu do domu, a nie kontynuowanie wakacji. No tak, wiesz, ale mi chodzi wakacji o... czy weekendu majowego. No tak. Tylko mówię, że tutaj akurat jak sobie jechaliśmy, no to bardziej mi chodziło o taką sytuację awaryjną, że jakby coś tam jeszcze się bardziej innego popsuło, no to nie musisz znowu, nie masz, znaczy masz pana telefonika, ale nie musisz go ściągać w piątek wieczorem z jego tarasu, na którym sobie odpoczywa, żeby wsiadł w busa i jechał po ciebie w drugi koniec Polski. No to bardziej o to mi chodziło. A wiem, bo parę razy po znajomych jeździłem. No ale wróćmy do wyjazdów motorkowych. Co zatem ze sobą brać w podróż motocyklową? Z technicznego punktu widzenia. Z,
technicznego punktu widzenia, no to ja sobie wożę zawsze w GS-iku swoim, mam koła bezdętkowe, no to sobie wożę te kabanosiki z nabojami, taki zestawik malutki, że jak ci się przebije ta opona, to sobie na, zakleisz na tymi nabojami. Zakołkujesz, ale te naboje tam są jeszcze i sobie na tyle tego ciśnienia nabijesz, że do jakiejś tej stacji pierwszej jeszcze spokojnie sobie dojedziesz. No i zestaw takich narzędzi, ale to ten podstawowy chyba mam pod siedzeniem tylko. A sprawdzałeś kiedykolwiek, czy tym podstawowym zestawem narzędzi cokolwiek jesteś w stanie naprawić? Bo ja ostatnio miałem taką niespodziankę na Royalu, że Royal Enfield Classic 350, o ile jest moim nowym ulubionym motocyklem, to narzędzia w schowku nie nadają się do niczego, bo są zrobione z marchwi. I to jest właśnie ten punkt, w którym masz narzędzia, ale nimi jesteś w stanie zrobić więcej złego niż dobrego, bo poukręcasz łby. Poobrabiasz łby i to może skutkować tym, że później skręcenie będzie trudne, a śruby mogą wymagać wymiany po powrocie. Fajnie jak w ogóle odkręcisz i skręcisz, to generalnie nie ma problemu, bo w domu możesz zrobić wszystko. Natomiast uwierzcie mi, że nie ma bardziej... Nie no, może cię najwyżej mikrofon rozładować, znaczy centralka wyłączyć i to może być bardziej denerwująca sprawa niż śruba, którą obrobisz, a wystarczy ją odkręcić i przykręcić, bo coś tam w środku się wydarzyło. Więc to na pewno, a wydaje mi się, że największym absurdem i bezsensem jest branie narzędzi, którymi nie umiemy się posługiwać. Tak, i braniem na przykład całego, ja wiem, bo już tak kiedyś miałem właśnie w swoim wspomnianym wcześniej Wistromie, że miałem cały zestaw narzędzi i na przykład nasadki wszystkie, których nie było w tym motocyklu. No to po co to wozić, skoro no właśnie tego nie masz i tak tego nie wykorzystasz, więc lepiej najpierw jak poznajesz swój motocykl, wiesz jakie tam są rozmiary śrub i tak dalej, jakie imbusy, bo też nie trzeba brać wszystkich z całego zestawu i sobie tylko to ze sobą wozić. Ważną jeszcze kwestią jest jakiś taki podstawowy, mały, nawet tani multi-tool, który mam w kieszeni zawsze, jak gdzieś jadę. Nauczyła mnie tego sytuacja, jak jechaliśmy sobie kiedyś do... Sprawdzę, czy się nagrywa, a ty mówisz. Jechaliśmy sobie kiedyś do Gniezna. Tak, gdzieś w niedzielę się bujnąć. Jechaliśmy trasą rowerową, gdzieś przez jakieś łąki i tak dalej. Rozkręcił mi się przodek w Wistromie. Co to znaczy? No tam w sensie przodek, nie że zawieszenie czy coś, tylko ta podstawa zegarów i umocowanie lampy. Tam taka jedna była duża śruba, która skręcała razem zegary i lampę. Tam był ciężki dostęp do tego, poluzowała się śruba i zaczęły te zegary tak latać, nie? Bo jeździliśmy po tych lasach, znaczy po tych łąkach. Nie miałem klucza odpowiedniego, mimo tego, że miałem ze sobą cały zestaw pewnie z 210 elementów, to nie miałem tego klucza. Żeby tam płaskiego, żeby sobie tym dojść, ani żadnych kombinerek wtedy akurat nie było. Skręciłem to palcami i całą drogę to było gdzieś pod Gniezdem. Wracałem i co 5 km, co 3 km podczas jazdy gdzieś tą rękę tam wtykałem pod te zegary i palcami dokręcałem tą śrubę, żeby ona nie odleciała całkowicie, bo ty jechałeś wtedy swoim GS-em, miałeś ze sobą tylko podstawowe narzędzia. Nie miałeś kombinerek. No. No, no i ja później cały dzień jadę i kręcę. Już miałem takie nerwy na ten motocykl, mówię, nie nadaje się to do jeżdżenia w jakimś tam lekkim offroadzie, sprzedam to w cholerę, rozkręca się, nie da się tym jeździć, nerwy straszne, po czym gdzieś jakieś 20 km przed domem zatrzymaliśmy się na stacji, żeby jeszcze tam chyba dotankować, czy się napić, czy nie pamiętam co, to by jeszcze tak kręci, płaca po kieszeni, bo czegoś szukał, wyciąga multitoola z kombinerkami, mówi, ty chcesz? Ej, takie nerwy, że mówię, weź to schowaj, wyrzuć, nie chcę cię kurde znać, nie? Całą drogę spod Gniezda palcami, tam co 3 km kręcę. Temu się przypomniało pod dołem, że ma multitoola z kombinerkami w kieszeni. No, nie i pamiętam tej sytuacji. Była właśnie, a wiem, z naszym kolegą Dominikiem się rozstawaliśmy na stacji, on jechał na Łódź, my do Zelowa. A, no to miałeś jeszcze 50 km, mogłeś sobie pokręcić. No nie, to pewnie było bliżej. Wiem, że nie chciałem już wtedy, dokręciłem to nadal palcami, mówię, nie chcę twoich kombinerek, W powrocie do domu zamówiłem sobie multitoola z kombinerkami, wsadziłem go w kieszeń. Ja mam jeszcze taką poradę dla wszystkich, którzy podróżują na oponach, na motocyklach bezdętkowych, żeby jednak brali ze sobą dętkę. Mhm. Bo to jest taki bardzo prosty trik, którym można sobie zaoszczędzić masę pracy, bo jeżeli połamiesz koło na kamieniu, coś się wydarzy, pęknie ci felga i to powietrze zacznie schodzić, no to w bezdętkowym układzie już nic nie zrobisz. Natomiast jeżeli masz to koło bezdętkowe, to wystarczy, że weźmiesz multitoola z nożykiem,
wytniesz wentyl, który masz włożony do felgi, który jest osobny, jakby tak wciskany, i założysz dętkę i wypełnisz oponę powietrzem z dętki i wtedy możesz jechać dalej, dopóki dętka ci nie pęknie. A bardzo często te skrzywienia kół, znaczy wiadomo, że ten motocykl będzie trzepał w cały świat, no ale te 64 na godzinę jesteś w stanie podróżować dalej do miasta, w zależności gdzie jesteś. Musimy głośno mówić, bo teraz samolot leci nad nami. Tak czy inaczej, to jest taka bardzo podstawowa kwestia, która może wam pomóc w najgorszych sytuacjach. Miałeś taką sytuację kiedyś? Nie, bo ja jak zawsze podróżuję, to jeżdżę dwa razy wolniej. To znaczy, miałem tak, że pękła mi felga, skrzywiłem, że była kwadratowa i powietrze od razu zeszło. Miałem też tak, że złapałem potwornego kapcia, ale miałem też tak, że świadom swoich praw i obowiązków wynikających z jazdy motocyklem w podróży zamówiłem sobie tak twardą oponę, że mimo, że zeszło powietrze z przodu, to jechałem na kapciu i tak koło się nie odkleiło, bo była na tyle twarda guma założona. No, poszedłem po prostu w oponę, która nie będzie się przecinać na skałach i która będzie po prostu twarda. Mhm. To nie zawsze tak musi być, że ona będzie się trzymać na feldze. No mi się udało, przejechałem tam dużo kilometrów na tym kapciu i nic się nie wydarzyło. Później, nie wiem, nie zakołkowałem, tego psikacza chyba gdzieś znalazłem w sklepie i zapsikałem do środka i pojechałem dalej. To nie była duża dziura w każdym razie. A co myślisz na temat włożenia ze sobą kompresorków takich małych, różnych motocyklowych? No, jak masz na to miejsce, to jest w ogóle, widzisz... No bo ja właśnie ostatnio byłem w sklepie, jakimś tam markecie, takim, nie wiem, Netto, Lidl czy coś takiego. I właśnie były takie małe i nawet mnie korciło, żeby kupić, ale stwierdziłem, że jest jeszcze ciut za duży mimo wszystko. I no masz naboje CO2. No wiem, no. Ale no naboje na przykład mam... CO2, no z powietrza. Dobrze, ale ja mam je na przykład wsadzone w GS-a, którym nie jeżdżę, bo jeżdżę testówkami zazwyczaj. I bardziej mi chodziło o coś, że na przykład, tak jak w tym na przykład jest ten jeden kuferek i gdzieś jadę, to po prostu taki mały kompresorek, który sobie wrzucę i będzie pomiędzy tymi motocyklami chodził, bo zawsze te naboje mam ten jeden zestaw, który jeździ w GS-ie i go nie przekładam, bo jest pod siedzeniem, zawsze o nim zapomnę, żeby go zabrać do motocykla, którym akurat jadę. No ale wiesz, mówmy raczej o tym, że się przygotowujesz do wakacji, że jesteś w stanie zabrać ten kompresor. Ja zabierałem kiedyś kompresorek i kurde, super, no bo jak wiesz, wjeżdżałem w jakieś piachy, to sobie spuszczałem powietrze z kół, tam powiedzmy do bara, żeby się nie odkleiła i później dopompowywałem na asfalcie, żeby jej nie zrobić, w sensie opony. No właśnie o to mi chodziło, że właśnie mówiliśmy o rzeczach, które warto zabierać ze sobą, których nie. I właśnie teraz mnie ten temat kompresorka natknął, bo właśnie parę dni temu go oglądałem w sklepie. Nie kupiłem go, ale chyba muszę znaleźć taki i kupić. Na pewno ważną sprawą, jeżeli już jesteśmy przy oponach i cały czas jakoś tak wokół tych opon podróżujemy, a musimy iść dalej zaraz. Na pewno ważną sprawą jest wzięcie trzech łyżek, nie jednej czy dwóch. Bo dwoma łyżkami, znaczy jedną łyżką to możecie sobie, nie wiem... nalać klapsów, że nie wzięliście trzech. Dwoma to się dosyć trudno robi, a trzema to już bez problemu zmienicie oponę. Najważniejszą sztuką i to, co trzeba pamiętać przy zmienianiu, czy zdejmowaniu i zakładaniu opony łyżką, jest to, żeby to robić powoli. Centymetr po centymetrze. Nie zabierać opony łapczywie, bo wtedy po prostu to jest trudne i obciążacie bardzo rant felgi. Po prostu co parę centymetrów łyżka. Jedna łyżka, druga łyżka, trzecia jest w środku, to tą ze środka zabieracie i dajecie dalej. I zawsze ze środka zabieracie i dajecie dalej. I w ten sposób zdejmujecie koło naszej opony. Ja sprawdzę, czy się nagrywa. Kacperek, niech mówi teraz. To jest w sumie dobry temat, tylko że ja zawsze pamiętam, że ze zmianą opon na łyżkach najwięcej trudności czasami sprawiało mi nie samo zdjęcie tej opony już później łyżkami, tylko zbicie jej z felgi. To było dosyć uciążliwe. Zbicie z felgi? No. Jak to? No zbicie, w sensie, że jak już się tam wklei w te ranty, to ciężko jest ją nieraz tam zbić, żeby w ogóle podłożyć tę łyżkę. To mam tips and tricks. Jak podróżujecie z kolegą, możecie do tego użyć kolegi motocykla tak, i własnej stopki. Tak, tak. Kolegi motocykla tak, ale jak na przykład masz swój i już zdejmiesz to koło, no to później trochę jest niewygodnie. Masz jakiś sposób na to dobry? Po prostu skakanie i szarpanie się. Okej, dobra, no już. Nie, bo myślałem, że jest jakiś może... No bo znam sposób na... zbijanie opony boczną stopką motocykla. Ale jak na przykład jedziesz sam i zdejmiesz koło ze swojego motocykla, no to już później nie będziesz nim machał, żeby zbijać tą oponę. Myślałem, że jest jakiś inny jeszcze na ten cudowny sposób. Pamiętasz historię, jak jechaliśmy z naszym kolegą Dariuszem na Warmię? Nie, bo wtedy nie jechałem. A, ciebie nie było. Wiesz co mu się pękło? Kickstarter mu się urwał. Jak to w starych endurakach od kopania, bo jechał DR-ką 350-ką.
Kickstarter się złamał, no i musieliśmy odpalać spycha. Na początku, wiadomo, była to trudna sztuka, dwóch gości pchało, jeden na motocykl odpalaliśmy. Ale na koniec, już po kilku dniach, odpalałem sam. Co się biegłem i buch. I kiedyś też udało mi się parę razy GS-a 1100 odpalić z popychu sam. Bo mi bateria padła i zgasiłem motocykl w nocy gdzieś na stacji i już nie byłem w stanie ruszyć, nie? W każdym razie odpalanie motocykla, kiedy padła bateria, jest bardzo istotne. Umiejętność odpalania. To jest nie najłatwiejsza rzecz, ponieważ najczęściej takie rzeczy dzieją się enduro, kiedy jesteście gdzieś poza asfaltem, a na trawie naprawdę to jest trudno zrobić. A znowu z drugiej strony jest to ultra męczące. I kiedy jedziecie, jesteście już wywaleni z energii, nie macie już siły, bo cały dzień walczyliście w terenie. I jeszcze bieganie z tym motocyklem, żeby go odpalić, to już jest wisienka na torcie tak zwanym. Ale to są też fajne wspomnienia. No tą sztukę myślę, że już dosyć dobrze opanowałem. Wiadomo, czasami mnie zaskakują różne rzeczy, ale warto spróbować kiedyś z kumplami wziąć się i spróbujmy odpalić swój motocykl z popychu. Wiesz, co mi się przypomniało? Przepraszam, bo ja tak... No. Jak ty opowiadasz o tych rzeczach, to mi się zawsze do każdej rzeczy, którą opowiadasz, przypomina jakaś zabawna historia. Ostatnio pojechaliśmy na tor, no i padł mi akumulator w mojej becie. Naprawdę? A nie mam Kickstartera w ogóle. Brawo dla państwa z bety. No tak, to jest cudowne. Nie idzie jej odpalić z kopki, bo po prostu tam kopki nie ma. Znaczy można sobie ten wałek tam wsadzić, ale to kosztuje chyba z 1500 i tego nie zrobiłem. No i to wiesz, ja się tam szarpę, biegam z tym motocyklem, no mówię, nie, już mi się odechciało w ogóle jeździć w tą niedzielę po tym torze, nie? To wiesz, tak doszedł, mówi, dobra, daj, ja to odpalę, nie? Wsiadł na ten motor, zaczął go pchać, no to ja se stanąłem, no powiedział, daj, ja se odpalę, nie? Później skapnął się, że go nie pcham, odwrócił się, drze się na mnie, nie, mnie nie pcha, że mówię, no przecież powiedziałeś, że se odpalisz, no to se odpal. Co za dzban. Tak byłem dziś, już... Parę razy przebiegłem z tym motocyklem, już miałem takie nerwy, że już mówię, nie chcę mi się jeździć, nie chcę już na tych krozach być. Ten doszedł, powiedział, że daj, ja spróbuję. No to gdzieś mi się zakodowało w bani, że se sam spróbuję, no to po co mam go pchać? Bo najważniejsze w tym punkcie, kiedy odpalasz motocykl z popychu, jest umiejętny skok na siedzenie swoim tyłkiem i zsynchronizowanie tego nie z puszczeniem klamki sprzęgła, znaczy zsynchronizowanie, ale z opóźnieniem, bo jak puścisz sprzęgło i w tym momencie wyskoczysz, to sprzęgło już jest zablokowane, czyli bieg już jest na kole, czyli już silnik będzie hamował silnikiem, a ty jeszcze masz dupsko w powietrzu. No tak. Trzeba puścić sprzęgło w momencie, jak kiedy lądujesz. Jak dobijesz. I to jest najważniejsze, żeby kiedy zawieszenie jest skompresowane, kiedy wsiadasz na ten motocykl, puścić, ale nie za późno i nie za wcześnie. To jest najtrudniejsza sztuka. No i oczywiście do tego dochodzi, proszę Państwa, poślizgoła związane na przykład z trakcją, nie? Czyli na trawie to bardzo trudno zrobić, na asfalcie bardzo łatwo. Na szultrze też bywa trudno, szczególnie na dużych endurakach czy dużych motocyklach turystycznych. Ja sprawdzę, czy się nagrywa i zresetuję aparat. Dobrze, to już teraz nic nie mówię. Resetuj. Czekaj. Zawsze mnie zastanawiało, jak ty tego GS-a odpalałeś z pychu sam. Nie wiem, stary, wiesz co, bo to się tak... Bo to jest tak, bo to brzmi popisowo, natomiast pamiętaj, że 1100 podzielić na pół... To jest ile? 550. No. To nie jest 650, to jest 550. W jednym cylindrze 650. Ja to tak sobie... No bo zawsze jeden cylinder ma tylko SUV pracy, nie? Czy tam sprężania. Okej, okay, no w sumie tak, istotne. Ale no nie, tak czy siak to jest... Ja pamiętam, zawsze miałem problem... Znaczy problem, no nie problem, bo umiem odpalać motocykl z pychu, tylko bardziej właśnie jakieś tam autocrossa, a to jakąś XTK, a to coś. Ale z G, no nie miałem nigdy... Tylko trzeba rozgraniczyć jedną bardzo ważną rzecz. Zupełnie inaczej odpala się rozgrzanego GS-a z pychu, a inaczej zimnego. Wiesz, bo jakbym miał motocykl, który stoi dwa dni, miałbym go z pycha odpalić, to bym nie próbował wcale. Ale jeżeli on ci zgaśnie chwilę wcześniej, silnik jest rozgrzany, benzyna będzie dobrze odparowywać, silnik ma ciepły olej, czyli jest rzadszy, wiesz, no to jest... to wtedy można próbować, ale na zimnym nie ma opcji. Znaczy, myślę, że za samochodem byśmy dali radę, czy za motocyklem drugim. Za samochodem próbowałem nieraz, nawet moja żona czasami mnie ciągała po ulicy autem i ja go odpalałem, ale... A, i tu zmierzamy do jednej bardzo kurna ważnej rzeczy. Holowanie motocykla liną. O Jezus, no. To i tu można się dla mnie teraz zawsze straszne. Tutaj można się doktoryzować w tym temacie i najważniejsze dla mnie jest... ja tego nie wymyśliłem, natomiast... Holowałem się setki razy byłem motocyklem i holowanym, i holującym. Zacznijmy od tematu, kiedy nie masz liny.
bo to jest trudna sprawa. I nawet teraz na Royalach jechaliśmy, skończyło się paliwo w jednym z Royali, czyli w moim. I Piotrek podjechał z nogą i po prostu na nodze mnie holował. I to wygląda abstrakcyjnie, ale czasami są takie momenty, kiedyś mieliśmy taki w Rumunii, że za 25 kilometrów tak pchaliśmy typa, naszego znajomego. Tylko on miał wielkie stelaże pod sakwy w tylnej części motocykla. Mhm. Także ja sobie tam nogę wygodnie położyłem, trzymałem gaz i jechałem. I to jest wbrew pozorom dosyć bezpieczne, bo kiedy cokolwiek się dzieje, odłączasz nogę, masz nogę daleko od koła. Najgorzej to jest na podnóżku, bo podnóżek jest, wiesz, musisz bardzo blisko drugiego motocykla podjechać. Poza tym być w linii, znaczy obok tego motocykla, to tą nogę możesz wsadzić przez przypadek koło w najgorszym wypadku. No jest to dramat. Znaczy, można to też poćwiczyć. Natomiast pamiętajmy o tym, że można wziąć po prostu ze sobą linę. Jakąś linę rolniczą, niezbyt grubą linę. To naprawdę nie są duże przeciążenia. Tylko teraz punkty zaczepienia tej liny są bardzo istotne dla tego, jak holować motocykl. No i większość teorii takich z lat 90. czy 80. czy nawet 60. mówi o tym, żeby holować linę zawiniętą, tak ze dwa razy przeciągnąć przez kierownicę i do manetki, żeby sobie ją trzymać dłonią. I wtedy możesz zawsze puścić, jak coś pójdzie nie tak. Guzik nie puścisz tą linę. I nie, tak się próbowaliśmy. Próbowałem tak. No i co? Parę razy. Nie, straszne. Szarpie ci tym motocyklem, kurde, nie idzie go trzymać. No i właśnie. I to jest. I tutaj dochodzimy do tego punktu, że są dwa niebezpieczeństwa związane z tym systemem holowania. Po pierwsze, zawsze skręcać kierownicę w którąś stronę, ponieważ siła idzie na kierownicę. Po drugie, w nowych motocyklach macie czaszę, macie owiewkę i jest to niemożliwe do wykonania takie holowanie. Mhm. I trzecia sprawa jest taka, że punkt zaczepienia jest bardzo wysoko, a im wyżej jest punkt zaczepienia, tym większe siły wpływają na to, że ten motocykl chce się skłaść w lewo albo w prawo. O skręcaniu motocykla w zakręcie to już nawet nie wspomnę, nawet kiedyś mojego kumpla tak przewróciłem. Jechał na Simpsonie, miał zawiniętą o kierownicę linkę i tak do manetki, jak kiedyś się mówiło, że trzeba holować. Skręciłem w zakręt lewy i jakby obowiązkiem holowanego jest napinanie liny, nie holującego. Ty jadąc z tyłu musisz swoimi hamulcami pilnować, żeby ta lina była cały czas napięta. I znaczy, nie mówię, że on zrobił błąd. Wtedy ja też jechałem jak dzban. No generalnie miałem 13 lat, on też, więc jakby to niech to nie będzie punkt wyjścia żaden, tylko przykład. Lina się zluzowała, ja już byłem za zakrętem, on jeszcze w zakręcie. No wiadomo, że to lina nie miała 20 metrów, to był kawałek. No ale kiedy dodałem gazu, po prostu go przewróciło. Dawno temu oglądałem GS Trophy, czy GS Challenge, nie pamiętam, w każdym razie taka olimpiada BMW i tam goście naprawdę fajne rzeczy robią na motocyklach i warto ich obserwować, żeby takie triki pożyczać. Tak, to lepiej brzmi. I oni holują motocykl tak, że od podnóżka, od lewego podnóżka na przykład motocykla holującego, do tego podnóżka przykręcają linę i druga lina, i ta lina idzie do prawego podnóżka motocykla holowanego. Czyli jest tak. I tutaj je łączy lina. I na początku mówię, kurda, dziwne, bo nie można się odczepić. No ale doktoryzowałem się w tym temacie. Nie jesteś w stanie się odczepić, puścić tej linki, cokolwiek zrobić. To jest jakieś, wiesz, takie absurdalne gadanie, kiedy człowiek podczas holowania nie jest w stanie, nie wiem, no... Nie jesteś w stanie człowieku czasami puścić hamulca, jak nie masz ABS-u i ci koło przednie popłynie, bo się przestraszysz, to samo jest właśnie z puszczeniem linki. No. I teraz, kiedy masz zaczepione o podnóżek, ten punkt mocowania jest tak nisko, że on nie wpływa praktycznie w ogóle na trakcję motocykla. Stary, my się kiedyś holowaliśmy, nie wiem, z 50 km tak na linie i w ogóle jak się przyzwyczaisz, to jakbyś jechał swoim motocyklem, tylko patrzysz na to, żeby lina była napięta, a mało tego, jeszcze jesteś w stanie wziąć, schylić się i ręką sobie naciągać tą linę i podjeżdżać bliżej motocykla, odciągać. Więc to są rzeczy, które warto poćwiczyć. I na GS Trophy czy Challenge, już nie pamiętam, robili nawet tak, że były zawody, wiesz, slalom na linie, różne zadania, które trzeba wykonać. I uważam, że i z całą odpowiedzialnością psów, uważam, że jest to najbezpieczniejszy sposób holowania. Tak, no tutaj chyba tylko musisz zwrócić uwagę na to, żeby była lina, po pierwsze, to sobie jest napięta i po drugie, żeby nie wykonywać jakichś głupich manewrów, że jak motocykl holujący jedzie prosto, to ty już byś, nie wiem, nie robił ze slalomów, nie skręcał w prawo, żeby nie wjechać tylko w tą linę, nie? Najważniejsze jest, że oba motocykle muszą jechać w takim rozstawie,
że lina musi być jak najbardziej ukośnie do obu motocykli, a jak dobrze ją napniesz, to jesteś w stanie niemal się wyrównać z tym drugim motocyklem. To jest serio. No może nie równo, ale wiesz, o co chodzi. Tak. Najważniejsze jest to, żeby ona była pod skosem. To jest wada, oczywiście, trzeba o tym pamiętać, ale nie ma systemu idealnego. My szukamy systemu, który sprawi, że będziesz bezpiecznie się holować i uważam, że jest to najbezpieczniejszy sposób. Tak, ale to parę razy sprawdzaliśmy to, co mówiłeś w Rumunii i tak dalej, co się holowaliście, ale tutaj gdzieś u nas po okolicy jeszcze za czasów GS-a X-Teki, nie? No wiesz, X-Teka co chwilę żeśmy gdzieś tam holowali, bo pamiętam, że miałem chyba przez pół roku właśnie coś z akumulatorem było, czy z ładowaniem, czy z czymś. I wiem, że co chwilę gdzieś tam udało mi się odpalić, wyjechaliśmy i za chwilę już problem, już na piachach, już nie mogliśmy jej odpalić, już była holowana. Nie, no i to było fajne. Znaczy fajne, że nauczyłem się właśnie jeździć motocyklem holowanym. Natomiast ja wiem, że teraz w komentarzach będzie płonąć aż, że to jest idiotyczny system holowania. I to samo moi znajomi motocykliści twierdzili na początku, kiedy próbowałem ich na to namówić. Oni twierdzili, że to trzeba do kierownicy. No, ale jest jeszcze jeden problem z kierownicą. Jak do kierownicy przypniesz linkę, to kompresuje ci przednie zawieszenie. Tak, i do kierownicy jak przypniesz linkę, to jest to bardzo ciężkie, znaczy da się to zrobić na asfalcie ładnym, równym i tak dalej, ale spróbujcie to zrobić w terenie, gdzieś w offroadzie, w lesie, no ja sobie nie wyobrażam, żebyśmy gdzieś przez jakieś tam pola holowali się trzymając motocykl za kierownicę, no nie utrzymasz go, wpadając w dziurę, mając ciągnąć się za tą kierownicę, no nie jest to wykonalne. Ja może zrobimy taki challenge, Kacperek, jak będzie dużo komentarzy, że to jest bez sensu system holowania i będą się na nas drzeć, to weźmiemy dwa motocykle i je scholujmy z Helu do Zakopanego. Okej. Okay. Żaden inny portal motocyklowy w Polsce tego nie zrobi. Okej, okay. Ale no dobra, ja jestem z tyłu. Chcesz być holowany? No. Dlaczego? No nie będę musiał, mniej myśleć. No tak, tak. No to jest generalnie holowanie motocykla i bycie holowanym wymaga myślenia. Tak. A nie robienie tego na rympał. Tak, i ten z tyłu też musi myśleć, tylko mam wrażenie, że odrobinkę mniej. Ten jakby z przodu ma ciut większą odpowiedzialność, a w naszym duecie tak to działa, że... Nie do końca mniej, bo z jednej strony jest taka zasada na przykład w jeździe, holowaniu samochodem, że to holowany ma hamować zaprzęg cały, nie? Bo nie ma wspomagania hamulca na zgaszonym silniku. W motocyklu nie ma takiej potrzeby. Mhm. Ale nadal to ty napinasz linę. Jak zluzujesz linę i pozwolisz na zluzowanie liny, kiedy ten pierwszy hamuje, to później, kiedy on doda gazu, będzie duże szarpnięcie i to powoduje niebezpieczeństwa. No tak, to szarpnięcie, tak. Więc to o tym trzeba pamiętać, żeby lina cały czas była napięta. Ona nie może być za długa, nie może być za krótka. No, ale wystarczy, w ogóle fajnie, łatwo jest przygotować taki system ciągania, bo na dwóch końcach liny zawiązujecie pętle takie, które będziecie zakładać tylko na set i nie wymaga od was to już kombinowania, szukania punktu dobrego. Zresztą, jeżeli byście chcieli zaczepić motocykl o bagażnik u góry, to znowu kompresować będzie wam bardzo mocno zawieszenie i wpływać na to, jak motocykl będzie się prowadził. Widzę, że się uśmiechasz, opowiada, ja sprawdzę, czy się nagrywam. Uśmiecham się, bo sobie wyobraziłem to, jak my to robimy. Kurde. Nie, no już były różne dziwne sytuacje i na małych motorkach wyjazdy, ale takiego czegoś faktycznie jeszcze nie było. Że co, że z Helu do Zakopca? No trochę przegiąłeś chyba z tym dystansem, ale do Zakopca. To już by było lepiej. Już byśmy się tydzień jechali. No tak, no. No, trzeba pamiętać, żeby jechać powoli, nie? Żeby było bezpiecznie żeby inni uczestnicy ruchu, najlepiej zjeżdżać z głównych dróg, żeby innych uczestników ruchu nie denerwować i nie powodować niebezpieczeństw. Tak, no od nas nad morze jechaliśmy jeden dzień 125 bez problemu, ale holując się z Helu do Zakopca to tydzień. Zrobimy to, ty. No ja jestem bardzo taki... Najlepiej jakbyśmy... Wiesz, co robili? Na kierownicach mieli telefon, czy na jednej kierownicy i cały czas live streaming. Ale trzeba przyznać jedno, że spalanie w holowanym motocyklu będzie niskie. No tak, to na pewno. No i obciążone sprzęgło w holującym motocyklu, to trzeba pamiętać, że układ napędowy jest wtedy obciążony, więc jeżeli jedziecie watahą, to warto wziąć motocykl, który jest najmocniejszy i w najlepszym stanie technicznym, bo jeżeli obciążacie masą drugiego motocykla z tyłu, to wszystkie niedoskonałości waszego sprzętu wyjdą natychmiast. Chodzi o napęd, o układ sprzęgła i na przykład taki, pamiętam, to jest też dobry deal, znaczy, no, byliśmy w Rumunii
i kumplowi się popsuła TTR-ka. Coś tam było, nie pamiętam, ona nie chciała odpalać. No i na początku to jest ten kumpel, który, o którym mówiłem, że nogę położyłem na raku, znaczy na tym, na stelażu i go pchałem przez 30 km, czy tam 25, nieważne. Natomiast końcówka, miejsce, w którym spaliśmy, było położone wysoko w górach i był podjazd kamienisty. I teraz zaczepiliśmy linę tym systemem, o którym mówię, czyli motocykl były tak połączone tu lina między nimi o podnóżki. I ten podjazd jest na tyle stromy, że tam ciężko jest podjechać samochodem bez napędu na cztery. I to są kamienie luźne. I ja go ciągnąłem wtedy XR-ą 650, paloną skopy, na kostce. I ta TTR-ka robiła takie obciążenie, że ja musiałem naprawdę iść drugim biegiem odkręconym fest. No to taki podjazd był. I pamiętam, że tylko Piotrek z tyłu, który jechał na tej TTR-ce, bo się zamieniliśmy motocyklami, tak żeby właśnie ci najbardziej doświadczeni brali w tym udział, a nie osoby, które nigdy tego nie robiły, tylko krzyczał na mnie, bo dostawał cały czas kamieniami spod tego koła, a ja na dwójce odkręcone jechałem, i to jest bardzo ważne, bo ten system daje ci możliwość nawet utraty przyczepności w motocyklu holującym. Ten motocykl mi tak latał, aż bokami. Nie, wiesz, cały czas zamiatało dupą, zamiatało, te kamienie leciały wszędzie, on w niego tak samo, no wszędzie, to trzeba pamiętać, tak. Ale no, w motocyklu enduro to nie ma takiego wielkiego znaczenia, że kamień będzie jakaś ryska od kamienia, nie? Bardziej, żeby kierowca w twarz nie dostał. Wjechaliśmy na sam szczyt i na górze okazało się, że oponę porozrywało tą w motocyklu holującym. W tej XR-ce normalnie kostki były nawet nie poobrabiane, tylko połamane. Nie pamiętam, co tam się wydarzyło. W każdym razie to było takie obciążenie dla tego motocykla, że w każdym innym motocyklu gorzej przystosowanym do jazdy terenowej mogłoby się wydarzyć coś złego. Tak, dlatego my to zrobimy na 125. Boję się, że sprzęgło nie wytrzyma takiej długiej trasy w 125. Ale coś wymyślimy. Dajcie nam dopracować ten pomysł. Jezu. Kasperku, co jeszcze? Nie wiem, zastanawiałem się właśnie w międzyczasie, jak ty myślałeś o tym, no jakieś podstawowe narzędzia, to o tym mówiliśmy, kompresorek, o tym mówiliśmy, muszę go kupić, zestaw do kołkowania, no co ci więcej jest potrzebne, no przede wszystkim to, od czego zaczęliśmy, czyli znajomość swojego motocykla, którym jedziemy, bo tak jak teraz się przed chwilą spojrzałem, a tym motocyklem, który stoi za nami, jeżdżę dosyć dużo i w sumie no bardzo go lubię i ten, ale no teraz się zacząłem zastanawiać, jakie on ma koła, no, czyli znajomość nie jest taka duża. No tak, no też nie wymagaj od siebie, że jeżdżąc motocyklem testowym będziesz wiedział wszystko na jego temat, nie? To jest... No tak, no ale właśnie o to chodzi, nie? Że to co mówisz, że jadąc gdzieś, no musimy takie rzeczy wiedzieć, znać, żebyśmy chociażby wiedzieli, jak tą oponę zakołkować. Czy ją zakołkować, czy mamy tam dętkę, czy co, no takie podstawy, ale musimy się do tego przygotować. To jest chyba najważniejsza kwestia, bo nawet jeżeli... Mieliśmy takie sytuacje też w Rumunii, że nawet jak nie mieliśmy jakiegoś klucza do wykręcenia, nie wiem, świecy w CRC, to przyszedł gość, który nam pomógł, bo miał taki klucz, ale musimy wiedzieć, co zrobić w tym motocyklu i o co poprosić daną drugą osobę. To jest chyba klucz. Przypomina mi się teraz jeszcze jedna przypowieść rumuńska. Kiedyś jechaliśmy sobie z panem Piotrem i chyba z tobą też przez Rumunię, bo my tak jeździmy sobie, tak, no, że tak powiem. W każdym razie wyskoczyłem i wylądowałem silnikiem na takim kamieniu wielkim, który ten kamień się wyrwał. I on się tak, znaczy może nie wyrwał, że zaczął lecieć, no ale się podniósł, nie? No ale w związku z tym, jak już wyjechaliśmy na asfalt, tam stanęliśmy, bo była mijanka, pan Piotrek mówi, ty, olej ci kapie z silnika, nie? Mówię, o jest. No i co? No i a zjechaliśmy na pobocze i patrzę, no jest dziura w pokrywie sprzęgła, tam pękło coś. No to co, motor na glebę i nie pamiętam, no stikonowaliśmy to, no i trzeba było poczekać chwilę, aż to ten stikon złapie, żeby jechać dalej. No i podjechała pani, która się pick-upem, Polka zresztą, i się zapytała, czy potrzebujemy pomocy, żeby nas ściągnąć. Mówi, nie no luzie, taka sytuacja, silnik pęknięty, kto by tam przeżywał, nie? A babeczka mówi, że no to dobrze, to bezpiecznie jedźcie do domu, bo ona się martwi, ale nie o nas, tylko o swojego męża, bo on z chłopakami pojechał w góry i tak się zapuścili, wjechali, że nie mogli już się cofnąć i na linach od iluś godzin spuszczali motocykle w dół, żeby z jakiejś półki skalnej, żeby zjechać, nie? I to właśnie pokazuje, że posiadanie liny, szczególnie w offroadzie, nie tylko pod kątem awarii, może okazać się bardzo istotne. Chciałbym brać udział w tej ich akcji, to musiał być epicki. Ale my też, znaczy to nie było aż na taką skalę pewnie, o której mówisz, ale przecież też żeśmy kiedyś wciągali na górę
tylko my na górę wciągaliśmy motocykle. Pamiętasz, jak się droga skończyła, wjechaliśmy w jakiś, na jakąś polanę i po takim trawersie dużym jechaliśmy i później się już nie dało jechać, musieliśmy na drogę wciągnąć motocykle na górę. Tak. Też trzeba było je wciągać na linę, akurat w trójkę wtedy byliśmy z Piotrkiem. Ale to zajęło przecież 1,5 godziny, to nie było tak, że linka i we trzech tam na miękko wciągniemy. No. Co ty, to było takie szarpanie, że my nie mieliśmy siły się ruszać. Tak. No to było w ogóle, pamiętam, że tak, dwóch ciągnęło ten motocykl chyba na linę, trzeci musiał go asekurować, tylko ten, co go asekurował na dole, to się przewracał razem z nim, bo był taki trawers i śliska trawa, że nie mógł się utrzymać. Także tak, pas lub lina jest bardzo istotna. Ja mam w becie za akumulatorem jest takie malutkie miejsce i mam tam zwinięty pas, bez grzechotki, bez niczego, sam pas po prostu i tam jest wypchnięty pod to siedzenie, nie? I pamiętam, jak nasz kolega Damian robił mi serwis w becie, to zdjął siedzenie i z jakimś tam kumplem podobno się zastanawiali, co to jest tam zwinięte, bo to było uwalone w błocie, nie mogli się skapnąć, co to jest. No i w końcu ciekawość wygrała, wyciągnęli to, no i się zastanawiali, po co mi w klasie pas. No ale właśnie do takich sytuacji, jak jeździmy gdzieś po torze, u nas gdzieś tam w Polsce, no to pas ci raczej w krosie nie będzie potrzebny, ale w momencie, gdy zaczynasz takie eskapady górskie, no to jednak to może się okazać niezbędne i to musi być zawsze z tobą. No widzicie, tych tematów dotyczących podróży motocyklowych, awarii, radzenia sobie jest co niemiara. Ja uważam, że najważniejsze jest dostosowanie wszystkiego do własnych potrzeb i możliwości, bo jeżeli nie potrafisz obsługiwać klucza dynamometrycznego, to on ci się w ogóle nie przyda w podróży i generalnie ci się nie przyda w podróży. Jeżeli nie potrafisz obsługiwać spawarki, to również bym jej nie zabierał ze sobą. Zabierałbym te narzędzia, którymi umiałbym się posługiwać. A żeby umieć się nimi posługiwać, to wydaje mi się, że takie warsztaty byłyby całkiem spoko. My ich nie przeprowadzimy, więc nic nie reklamujemy, bo nie mamy na to czasu, ale być może ktoś z Was mógłby zaproponować osobom, które to oglądają i w ogóle w sieci temat warsztatów, ale sprecyzowanych pod jeden motocykl, pod na przykład, nie wiem, Honda Africa Twin 750, zróbmy szkolenie tylko o Hondzie Africa Twin 750 dla nowych właścicieli 750. Akurat może Africa to jest zły przykład, bo tutaj wszyscy się doktoryzują w tym, ale są motocykle, nie wiem, czy nowe, czy niezbyt stare, które nie są tak kultowe jak Afryka i nie ma tylu informacji w internecie, a chętnie te osoby, które nabyły taki sprzęt, zaczęłyby na takich jeździć. Tak, to by naprawdę było, uczyć się jeździć. Tak, to by było naprawdę bardzo ciekawym rozwiązaniem i myślę, że tutaj musimy posiadać po prostu, posiadać, ale nabywać cały czas wiedzę na temat tych motocykli. Czy nie musimy, ale jeżeli wybierasz się na wakacje z żoną, chcesz jej zaimponować, że umiesz naprawić motocykl, że poradzić sobie w różnych sytuacjach, może nawet nikomu nie chcesz imponować, chcesz sobie zaimponować, że się czegoś nauczyłeś. Tak zacząłem sobie przedstawiać w głowie, czy chciałbyś żonie imponować. No ja cały czas chcę imponować mojej żonie, żeby cały czas mnie kochała bardzo. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Do następnego poniedziałku. W następnym odcinku Kacperek wymyśla temat. Dobrze, już zaczynam myśleć. Dara.